Witam partię państwa, witam z partią Roberta Fischera bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy kolejną partię graną przez mistrza świata w obronie Grünfelda. Mamy tych partii więcej, ale też są, czekają inne debiuty. Skoczek F6, skoczek F3, D5. Cóż to za obrona Grünfelda? E3. Ano po G6, C4, goniec G7, skoczek C3. Mamy regularną obronę Grünfelda. Roszada, hetman B3. No, tu trochę biały nie przechodzi do takich czystych rosyjskich, bo pion E na E4 idzie zwykle w jednym ruchu. E6, goniec E2. Skoczek C6. No skoczek chce iść na A5. Oto tak chce iść na A5, żeby tu potem sobie skiknąć. Hetman C2, białe są czujne, ale widzimy, że rozwój białych jest miękki. A tu bijemy na C4. Goniec wyszedł. Strata tempa. I proszę. Kluczowy ruch czarnych walczący o przewagę. Jest to bardzo proste. Jeżeli zastosujemy regułę, która mówi przy przewadze w rozwoju, przy królu w centrum przeciwnika, król w centrum to nie jest w centrum, jakby ktoś pomyślał, tylko na centralnej linii. Jeżeli król jest na E1, mówimy, że został w centrum, choć to nie jest centrum, to jest taki slang szachowy. Został na centralnej linii. Nie wszyscy to rozumieją, dlatego tłumaczę. Kiedyś taką rozmowę miałem. Panie Piotrze, pan napisał, że król został w centrum, a on był na E1, no tak, na linii centralnej. No ale panie Piotrze, ale centrum to są te cztery pola. No tak, proszę pani, ale mistrz polski Śliwa napisał dokładnie tak samo jak ja. Tak się po prostu mówi, proszę pani. No dobra, idziemy dalej. E5, wszyscy wiedzą, trzeba uderzyć E5. Pion E5, koniec G4, piona odbijamy. Pozycja się wymienia, napadniemy na gońca. Biały zdążył zroszować. Zroszować zdążył, ale tu jest koleżka. I tu jest koleżka. I te koleżki stoją źle, nie grają. Skoczek bije 5. Koniś, a po kolei bije 5. I znowu tępko. Goniec E2, C6. C6. To dobre posunięcie można było zrobić znacznie wcześniej. Teraz biały niby powinien grać E4, ale on to wygania konisia. Koniec idzie na G4. G3. Ruch czarnych. Ruch czarnych jest prosty. Trzeba wprowadzić wstępem gońca do gry. Figury wjeżdżają, trzeba szybko wjechać w pozycję przeciwnika, dopóki te figury nie wejdą do gry. Słabości pionkowe, jak magnes, ciągną pionki do przodu. Cytat z Jacka Bogusława Bednarskiego z jego wykładu w Dżonkowie w 1900, Jacek nie był taki stary, 1989, ale ta matematyka jest trudna, zawsze te cyferki. Wstręt jako humanista, nie lubię tych liczb. Mam kalkulator i to też taki czterodziałaniowy, tylko bo mniej więcej nie trzeba, nie używam. Hetman D4 szach. Okazuje się, że na motywach podobnych do Mata Benioskiego i na motywach do Młynka białe wygrywają jakość. Skoczek F2. Ponieważ skoczek chce zbić kluczowego pionka, trzeba go zbić. Hetman bije F2, zabrać gońca. Być może na to liczyły czarne.
Fischer wykonuje niespodziewane posunięcie. Niespodziewane posunięcie, bo oddaje ulubieńca, czarnopolowego gońca za konisia. I koniś trzymał pozycję. Fischer to konkretnie policzył wcześniej. Wieża A, E8. Wieża wchodzi do gry. Gdzie ma goniec odejść? Grozi bicie. No to odchodzi. Szach. Związanie. Związanie straszne. Straszne związanie. Król G. Hetman 1, król G3. Wzmocnienie związania. Tego nie można rozwiązać. Grożą maty. Wieża FE8. Kolejna wieża wchodzi do gry. Grozi tu szach. I zabranie wieży zostanie z jakością. Na przykład na król H4, co było trochę lepsze. Mogłoby nastąpić na przykład hetman C5. Tu grozi szach taki. Wieża B1. Hetman D6. Z przewagą. Białe skróciły swoje męki, grając wieża B1. GF5, odebrane pole. F5, więc grożą już maty, siatka matowa. Wieża bije F1. Hetman bije F1. Hetman bije F1. Goniec bije B1. Tu widzimy, żeby gdy ten goniec stanął na B5 lub D4, ten na F3 i tego piona by się nie straciło. To pozycja byłaby do uratowania, jednakże gońce się plączą. Pionki ograniczają i po wieża E2 białe poddały się. Goniec nie ma gdzie uciec, jakby odszedł tu. To mogłoby nastąpić kolejne podwójne uderzenie. Wyśmienita partia Roberta Fischera, który w zasadzie rozstrzygnął partię w 15 posunięcia, biorąc pod uwagę, że debiutowych posunięć było 10, więc partia bardzo krótka, bardzo lekkie zwycięstwo, no ale też wynika to z doskonałego przygotowania debiutowego i klasy Roberta Fischera. Dziękuję za uwagę.